Pani, witamy serdecznie. Zaczynamy to, na co czekaliśmy od dawna, czyli prezentacja drużyn 18 edycji Gwiazdy na Gwiazdkę. No i witam was, moi drodzy. W tym momencie zaczynamy zarąbistego vloga. Przyznaję się, jednak jakiejś rzeczy nie nagrałem, bo jadłem. Jadłem, minąłem jedzenie i nie pokazałem wam jedzenia. A teraz aktualnie właśnie dojechałem do hotelu właśnie, gdzie będziemy spali, gdzie będę właśnie mógł przeżyć noc. I zaraz jadę prosto na halę, żeby się ogarnąć, bo Jezu, jak wieje. Ogarnąć się i po prostu będziemy sobie grali. Na razie na ten czas idę się zameldować, żeby sobie ogarnąć właśnie pokój, bo wyrzucę sobie tam ogólnie moje wszystkie rzeczy. A potem co? No dzida, jedziemy prosto na ten turniejek, no i zaraz zobaczycie zresztą od środka turniej, także będzie fajnie. Lecimy. No, sportycie, treningi, wszystko. I to jest auto, ja on sam dobiera sobie, tak? A prezentację drużyny youtuberów rozpoczynamy oczywiście od bramkarza. Goalkeeper izolatoru Bogu chwała. Nagrywa wspaniałe filmiki z udziałem tej drużyny. Z numerem 25, Dawid Ziobro. No i witam was, moi drodzy. W tym momencie zaczynamy zarąbistego vloga. O, przekręcę sobie tak. Siemanko, cześć. Siemanko. Powodzenia. Powodzenia. Ja pierdolę, tu chyba wszyscy teraz nagrywają. O! I tu! Kolego, można prosić? Można? Całkiem? Tam cały turniej ogólnie odpalamy, pierwsze drużyny zaczynają się rozgrzewać, my dopiero gramy pierwszy mecz o 18:00, sama atmosfera, siema! Sama atmosfera jest naprawdę mega zarąbista, także my teraz idziemy do szatni odpocząć, no i zaraz ruszamy, prawda? Prawda. Tak możemy łapać. Nie, no ja mogę grać cały, tylko mówię, że i nie wracam od razu też. Dila na obronę, bo on jest najszerszy. No, ustalmy właśnie. Jest tak, Kamil, jak leci jedna akcja, to nie wracamy. Gramy, tak, gramy, ustawmy się. Zmieniamy się przy linii przeciwnika i ona gramy jeden. Kill, zaraz gramy. Odstaw ten kieliszek, gościu. Inaczej, on nie gra. Znaczy nie, tak. I zmieniamy się moim zdaniem dwójkami, ja bym zmieniał, nie? Chyba tak będzie najpłynniej. I żeby nie gra. Czyli jaka czwórka jest? Kurwa, nic nowego. I kill. A imowa chyba było lepiej, jakby pojedynczy się zmieniał. Tak, to za koło, no. A może po prostu wiesz, kto... Zbile mamy tego, że jeden tego musi zostać. Czyli jeden zawsze musi zostać. Ale za rok będę lepszy. No. Ostatni miałeś setkę w ostatniej minucie meczu. Miałem i to naprawdę... Zbina przeciwnika. A niech to, kurwa, niech. Przyjechał wszedł do szatni, miał sobie trafery, nie? I tak mi butów nie wziąłem. Ktoś mu ogarniał. Ogarnął mu za małe. Pójta mi się zmieniać, nie? Jeszcze potrzebna jest jedna osoba w tej drugiej czwórce, która będzie chciała złapać tył, nie? Okej. Też tu? Ja Ziobro cały czas, Kamil cały czas. Zajebiście. I tak metodą eliminacji zbudujemy jakiś ten. Mówiłem, czy nie jest już, kurwa, ty dokładasz węgle.
Nie mogę się powstrzymać. Idę się znowu, że 3 minut tylko. Tak, to tak wiesz, jak mi to wiedziałem. Tak to szybciej niż ten, nasze zmiany. Co 2 minuty się zmieniamy. I to podmógł jeszcze. Jakbyśmy sprowadzili wszystkie kamery w jedno miejsce, to mamy taką incepcję, że zaczniemy się wszyscy nagrywać. I tak kuły, tak kuły. Potem to tak zmontujemy, że nie będzie wiadomo, kto robi się. Hali w Łowiczu trwa w najlepsze. Zdecydowanie tak i warto by było tę zabawę przypieczętować jakimś trafieniem. Maciej Kruk próbował zdobyć bramkę, ale piłka sparowana przez Zioberrona. Rzut rożny. Dziennikarze ruszają, ale Zioberro jest na posterunku. Nie pozwala, żeby w tej drugiej połowie wpadła jakakolwiek bramka, bo pragnę przypomnieć, że mamy 5 minut gry za nami, a jeszcze ani jedna, ani druga drużyna nie zdołała pokonać zarówno jednego, jak i drugiego bramkarza. O tych szans, no może teraz kontratak. Uwaga, uderzenie! Broni Zioberro. Jest zmuszony do niezwykle ofiarnej interwencji Zioberro. Przetestował jego refleks. Fantastyczna decyzja o oddaniu strzała. O oddaniu strzału, no Mateusz Góra, muszę powiedzieć, zaskoczył. Chyba mamy paradę turnieju. Moim zdaniem parada turnieju teraz w wykonaniu Dawida Ziobro. Ma piłkę na lewej nodze, kiwa jednego, drugiego dodaje do góry. Dobrze Zioberro i jest bramka kontaktowa. Znów gwiazdy łapią kontakt z youtuberami. Dużo częściej. Teraz szansa przed górą. Strzał, ale wprost w Dawida Ziobro. Tutaj jest to niezwykle potrzebne, teraz zobaczmy Marcin Krzywicki, ależ dobry strzał, ale znowu Zioberro czujny. No broni ten mecz Zioberro swojej drużynie fantastycznie, to w głównej mierze dzięki niemu w drugiej połowie youtuberzy mogą zawdzięczać to, że dalej prowadzą, dwoi się i troi między słupkami, bramkarz izolatora Bogu chwała. No jeśli uda się jego drużynie wygrać, no to mogą znosić go naprawdę na rękach z tego boiska zawodnicy drużyny youtuberów. To ze swoich kanałów YouTube tutaj na boisko przyniosło efekt. Ostatecznie to oni w wielkim finale pokonują drużynę gwiazd na gwiazd. Nie wiem, czy mnie słychać, ale już jesteśmy na etapowym finale, czyli już po prostu skończyliśmy. Udało nam się wygrać, teraz jeszcze rozdanie nagród i mam nadzieję, że udany wspólny wieczór. Za zwycięstwo, za walkę, za poziom. To też było istotne. Chyba się nagadał, na sobie dużo. Kapituła naszego turnieju po burzli. Szacunek. Dziękuję. Ja pierdolę. Nie ma tak dostać dwie nagrody na raz. Co za dziad. Dziękuję.
Tam jest. 2-1! Podgłosimy, a potem jak ktoś to się wytnie, nie? Od tego najgłośniejszego. 1%. Dobra. Mam podnieść to, czy co? Że robisz tak. Kto wygra mecz? Nie Polska u nas usłyszy! Tam jest! Tam jest!